proszę Państwa, z Playa, obsługa Playa 790 i coś tam dalej dzwoni co jakiś czas, żeby ludzie kupowali telefon. No to jeszcze jak Jaśko żył, no to Państwo widzą, jest film, jak ten Jaśko wykłóca się z facetem, który nie ustępuje. A ja mówię, słuchaj, ten facet to nie jest w ogóle głupi, bo ty to nawet nie masz pieniędzy, żebyś coś sobie za tę złotówkę kupił. A on nie ustępuje i mówi, że raz dzwonił przez jakąś biedną wyspę i z powrotem do niego ten głos, dźwięk dochodzi. Musiał tak dużo pieniędzy zapłacić dla tej firmy oszustystycznej, że on z nimi nie chce mieć nic wspólnego. Ale zresztą, że Państwa, ten Play to rzeczywiście jest firmą oszustystyczną, bo raz mi ten kucharz, proszę Państwa, instalował SMS-y na cały miesiąc za darmo. No to tam było za 10 zł, ale była taka opcja. Albo rozmowy za darmo, albo SMS-y za darmo, albo coś tam jeszcze jakaś trzecia była opcja. Proszę Państwa, no i co? Mi te SMS-y pochodziły tydzień czasu i powinny chodzić miesiąc cały. A potem za jakiś czas wysyłam SMS-y, minął tydzień, proszę Państwa, i wracały te SMS-y, czyli że ta opcja nie działała i ona nawet nie chciała mi wejść na telefon. No to dlatego przez komputer mi zrobił. Taki on mądry, ten kucharz, mówi, że on jest głupi i chytry i najmądrzejszy. I on to wszystko zrobił, bo on jest grubym workiem, on jest bardzo inteligentny, ma mózg w brzuchu. No to więc nic nie działa. Także taka jest firma Play. Jeśli ktoś by tam Państwa nagabywał, no to to trzeba wiedzieć, że firma Play jest oszustystyczną firmą. I tutaj, no zresztą mówią, że każda firma. Ja mówię, no nie ma ludzi doskonałych, to po pierwsze, bo ludzie są źli. Jako, proszę Państwa, tacy, którzy są w złych religiach, ale nawet gdyby byli w bardzo dobrych religiach, tak jak u Świadków Jehowy, no to tak jak dzisiaj te pogadanki nocne z taśmy, zresztą w Radiu Tok FM, widzicie Państwo, że zawsze są ludzie niedoskonali i gdyby byli w najlepszych nawet religiach, to się też z tych najlepszych religii muszą ewakuować, bo widocznie im to nie odpowiada. Kto by to tak chciał, jak Świadkowie Jehowy, głosić za darmo i żeby, proszę Państwa, nic z tego nie mieć. Tylko no, Świadkowie Jehowy to przeżywają, wiedzą, że mają u Boga uznanie, że to po Bożemu jest dzielić się prawdą z ludźmi, żyj prawdą co dnia. Także wyznawcy papieża tutaj w tym systemie, w ramach swojego systemu przedpotopowego, rychodupczą i tęcze palą. Akurat idziemy, tam mamy kawałek tęczy, widać na Placu Zbawiciela, daleko, daleko, pół kilometra. No ale możecie Państwo dojść, skoro ja tutaj do Placu Konstytucji już dochodzę. Także pozdrawiamy serdecznie. No i te buziaczki przesyłamy. Wszędzie kopcą dziadule, wszędzie kopcą bracia katoliccy, mszalni systemu parafialnego, czyli parafianie, czyli ci, którzy są ciemni, ci, którzy są zacofani, przesadni, przesądni. No to słowo parafia w słowniku, czytaj, wyrazów obcych, parafianie. Ale w tym takim starym słowniku to będziesz miał więcej, no bo to w tym nowym to wiecie Państwo, oni się lenią i tam etymologii jest mało. To tylko powiedzą, że parafianin to jest członek parafii, podczas gdy to nie wszystko, że parafianin jest członkiem parafii. Skąd się to słowo wzięło i co ono kiedyś znaczyło? Tak samo jak dusza. Dusza w języku hebrajskim to jest człowiek, żywa istota. Każde zwierzątko, aby nie roślinka. No nawet Rosjanie, jak z Haliną z Moskwy studiowałam swego czasu. Ona w Belwederze, na Belwederskiej, w ambasadzie rosyjskiej pracowała z Moskwy. To ona powiedziała, my to nie mamy problemu. Wsiej duszą, czyli
nie jakąś tam duchową duszą, tylko sobą, całym sobą, czyli całym człowiekiem. Wsiej duszą. I mnóstwo jest takich idiomatycznych powiedzeń. Ja to rosyjski studiowałam, oj dobrze, od razu to musiałam mieć co najmniej jakiś państwowy egzamin zawsze. Także proszę Państwa, wsiej duszą. Także powiecie Państwo, że jak Pałac Kultury Stalina i Lenina, to że oni tam w nic nie wierzą, ale że duszą jest człowiek, to oni wiedzą o tym. Nawet pies, proszę Państwa, jest duszą. Także jak Biblia mówi, tylko że cygano, że do dziadogady nie chcą czytać Biblii, że stworzył Bóg wieloryby, wszelkie potwory, morze i oceanie i wszelką duszę żyjącą, wszelką duszę pładzającą się po ziemi, wszelką duszę w morzu, wszelką duszę w oceanie. Także tu masz firmę Play właśnie. Oszustystyczną firmę Play. Jak to ci katolicy, ci księża katolicy oszukali ludzi. Po prostu wmówili, tak samo jak szatan, diabeł, Ewie i Adamowi Ewie, że nie umrzecie, a będziecie żyć wiecznie. A to nieprawda, że oni mieli żyć wiecznie. Karą za grzech miała być śmierć, czyli przeciwieństwo życia, normalnego życia cielesnego, które jest wielką tajemnicą, gdy mózg twój ma 1,5 kg strasznych tajemnic. No, także będziecie żyć, a to tu, a to zaczął szatan kręcić, a jak nie, i przez Platona dusza nieśmiertelna nawet weszła i do Żydków. Żydki nigdy w żadną duszę nieśmiertelną nie wierzyli wcześniej, ale potem tak, i potem na katolików, na drugą klasę przeszła. Czyli ta druga klasa tych reptoidów, proszę Państwa, zgrzytali na Jezusa zębami. W książce, którą wasz papież otrzymał we włoskim szpitalu od pacjenta, gdzie tam nie pozwolono niby papieżowi wejść, ale on chciał i otrzymał książkę i zmarł. Papież, będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi. You can live forever in paradise on earth. Jezusa pokazano, a z tyłu faryzeuszy. Czyli tak zgrzytali zębami i tak gapili się. No to nie muszą oni być z tyłu, mogą być z przodu. Ale już tych faryzeuszy będzie 2-3 osoby. Tłum, grupa. Biblia mówi, nie idź za tłumem w złym celu, bo najczęściej zło jest tam, gdzie grupa. No oczywiście zła grupa, bo przecież mówimy o tych sektach przecież katolickich, różnych, wielkich, szerokiej drogi. A tam, gdzie wiecie Państwo, jak w Ameryce zrodził się ten ruch, oni odgrzewali u Russella, Rutherforda, prawdę z Biblii, no to okazało się, że te 2000 lat to były kłamstwa same. Dusza nieśmiertelna, wiara w czyściec, w piekło, w duszę nieśmiertelną, w życie pozagrobowe. Mnóstwo praktyki, ceremonii, zwyczajów przeszło z pogaństwa żywcem, ale to tylko dlatego, żeby ta klasa kapłanów mogła sobie zarobić, faryzeuszy, saduceuszy. Dlaczego my nienawidzimy tego handlu? Dlatego, że jak ktoś, proszę Państwa, czyta Pismo Święte, no to wie, że Pismo Święte to są sprawy duchowe. A ci, którzy handlują, to nie mają czasu na Pismo Święte i dlatego Pismo Świętego nigdy oni nie będą czytać. A ty bądź mądry, synu mój, mówi Jahwe, i rozweselaj serce moje, a będę mógł dać odprawę temu, kto mnie lży. Szatan Boga Jahwe lży. I jeżeli ty dobrze postępujesz, no to Bóg będzie mógł powiedzieć do szatana, idź precz, szatanie. Także proszę Państwa, tutaj przychodzimy do tej kafejki internetowej przy Placu Konstytucji, tak jak wczoraj. Ta babka nawet nie wiedziała, dlaczego ten komputer nie przesyła filmów. Byle jaka karta o bardzo małej pojemności, film wcale nie o dużej rozdzielczości i niedługi, i nie chciało wchodzić. I ona nie wiedziała, co chodzi. To niech ją szlak trafi.